Lecimy dalej, moi drodzy. Kolejne zagadki w Talosie, w naszej filozoficzno psychologiczno-ludologicznej grze. Udało nam się zrobić na północy pierwszy laser zielony. Lecimy teraz oczywiście tutaj, czyli na drugi laser na północy. I co mogę powiedzieć? Kurde, gra jest świetna, jest też długa, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach, bo gry robi się też drogie, a nie do końca długie, czyli grywalność zniknie po kilku godzinach. A teraz może właśnie, jak już jesteśmy przy filozofii, ona jest może długa, bo mi źle idzie, bo ja jestem mało inteligentny, może co? A może normalnie rozgrywka w tej grze powinna trwać 3 godziny, a nie na przykład 15. A? Patrzcie, loading. Ładuje nam się świat i wyjeżdżamy. Kolejna kraina to jest dalej zamrożona na północy, ale tutaj mamy chyba mniej gór. Bardziej będziemy gdzieś pomiędzy jakimiś jeziorami zamarzniętymi działać. Dojechaliśmy. No i mamy zagadki. 8 zagadek. Po drodze trafiamy na ziomeczka. Możemy z nim pogadać. Witam. A, to wszystko. Super. Dobra, lecimy. Pierwsza zagadeczka. W którą stronę mamy iść, moi drodzy? Zobaczmy. Pierwsza jest po prawej. Tu. Hej, witam, Marski. Pierwsza zagadka. Proszę, bo ta pierwsza ma być absorpcja. Co to jest? To jest nowa rzecz jakaś. Jak to działa? O kurcze! Możliwość przenoszenia ładunku. Czyli on teraz jest źródłem. Patrz. Widziałeś to? A, zrobimy tak. Nie tak, przepraszam. Nie tak. Muszę rozładować. Źle. Czekaj, no jak ja go mam rozładować? Trzymać. A, trzymać. Patrzcie to. Fajne. Spędziłem w Talosie 2, w sumie 38 godzin, a na ten moment świetna gra i ta muzyczka robi robotę. No chłopie, tutaj jest wszystko, co ma być na miejscu. Co te Febic robisz taką minę? Co się tak patrzysz? Czekajcie, bo napisał Nice Nice Challenge. Taki potencjał na gierkę zrobić z tego zagadki omygy. Dobra, to jaki potencjał, jak ta gra by mogła być, jak by mogła wyglądać, jakbyś ty ją robił? Na tym silniku z tymi rozwiązaniami. Ty byś zrobił strzelankę pewnie, nie? Powiedz, strzelankę byś zrobił? Tak, respiratory. Albo jeszcze później na chwilę do mnie pójdziemy. Call of Duty, no, Call of Duty bym zrobił. RGB. Dobra, to będzie ciekawe. Ja pierdzielę, to zobaczcie to. Łączenie kolorów i rozdzielanie. Czyli... konwerter RGB. Czyli 2T dają zielony. Do tego dostaje się ten.
ciekawe. Dobra. Proste, Dawidek. Zielony z tego licznika i daj na środek. Czekaj, jest teraz. Łyknij zielony z tego... Ale z czego? Aha! Że stąd. Ok, a co dalej? A co z niebieskim drugim? Aha, bo mogę im dać ten, dobra? Essa! Dalej myśli, co dalej myśleć? Dobrze myślę. Ej, ale jak myślicie, jak... Ja mam chyba tak z 500 IQ, nie? Ale ze 450 to na pewno mam. Ile IQ? Nie no, ze 100 chyba mam! Tak mi się wydaje, co? Przez płot! Bo cię odholuję! No ale na minusie, a to dzięki wielkie. O, to ciekawe. Pewnie to jest ważne. Dobra. I trzeba kostkę wziąć. Tu. Kostka. Teraz to. No i trzeba czerwony naładować. Czyli co? Niebieski raczej naładować. A, czekajcie. O, w powietrzu chyba trzeba, co? Nie, nie zdążył. Czekaj, to trzeba jakoś zrobić. Nie zdążył się naładować. Bo musi parę sekund być. Tak, naładował się. Ale essa, pa. Co to powoduje? Co tu się stało z tym? Zasilenie tego nie wiem, co spowodowało. A, to. Dobra, to teraz czerwony potrzebujemy. Musimy czerwony naładować. Dobra. No. Czekajcie, bo dostałem jakieś powiadomienie. Czyżby paczka przyszła do mnie? Paczka do odbioru, moi drodzy. Giereczki przyszły do Dawidka. Miranda must have stood right where we're standing.
Patrzcie, to też jest, to jest w ogóle dobrze zrobione, zobaczcie. Ten gość do nas gada teraz przez łączność bezprzewodową, nie? Czyli tak jakby przez telefon, ale jak podejdziemy do koło niego, kiedy on do nas gada, to nie on teraz gada, ale gdy ten zielony by gadał, to on wtedy słyszymy go bardziej nie przez telefon, a słyszymy go bardziej tu, bo on wtedy mówi tutaj. Więc to jest bardzo fajnie zrobione. Takie imersyjne. Idziemy dalej. 3, 4, 4. Patrz, idziemy jak burza, już czwarta zagadka. W cyberpunku? No, to znaczy, że to jest dobrze zrobione. Źródło. Bardzo rozległa mapa. Bardzo rozległa. Dobra, zacznijmy od tego. Czerwony. Okej. I on tam nie umie trafić, bo kratę bije. To ciekawe. A mamy tutaj jakiegoś ziomka, do którego możemy się przeteleportować? Czy nie mamy? Nie widzę. Dobra. Tu można coś zrobić. Coś takiego. I to by musiało tutaj przechodzić. Brakuje jeszcze jednego, czyli tego brakuje. Niebieskiego. Musimy tutaj... bo to jest końcowe wejście, to nas nie interesuje. Nas interesuje tutaj wejście do tego niebieskiego. Gdzie jest niebieskie źródło? Jest laser niebieski gdzieś? Jest. A czerwony jest tutaj. Dobra. Czerwony jest tutaj. Tylko my nie możemy tego wziąć. To musimy wziąć. To są te detale, tak, to są te detale. Ale to są właśnie te detale. To są właśnie te detale, tak. O. Dobra, czyli... Chyba trzeba to zrobić tak. I teraz, jak mamy to tutaj, to możemy wziąć to. Wziąć niebieski punkt. I strzelić. O właśnie. Jakoś. Nie, to chyba powinniśmy. No właśnie, bo. No właśnie, czyli tutaj trzeba to poruszyć w taki sposób. Pokaż to. Dobra, to odpada. Raczej odpada. Tu też to odpada chyba. Chociaż poczekajcie, chyba wiem. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Mhm. Oj tak. Dobra, mamy to. Idziemy po kulę. Kula mocy. Potrzebujemy jakiś, nie wiem, czerwony. A, bo my nie możemy przejść z tym. To musi tutaj zostać. Kula daje fula. Tak, kula da fula później. Czerwony ładunek musimy mieć. Ale ogólnie możemy zrobić coś takiego. Przepraszam. Dobra. I teraz możemy to dać tu.
ten sobie weźmiemy. Z tym już tutaj nie pójdziemy, ale teraz potrzebujemy czerwony ładunek. Ogólnie niebieski może być tu. Ja chyba wiem, co trzeba zrobić, widzowie. Trzeba... Oj, kurczę, dobra. To jest ciekawe bardzo. Bo teraz trzeba... Widzicie, teraz już ten jest niepotrzebny. Teraz trzeba wziąć czerwony kolor, ale jak my naładujemy go? No bardzo prosto. Mianowicie ustawimy tutaj... Czekajcie, jeszcze raz. Ustawimy go tu, a teraz weźmiemy tą kulę. Przepraszam. Dobra. To sobie weźmiemy. Podładujemy. I teraz to możemy dać tu, przykładowo. Dobra. Jakiego koloru jest słońce? Czekaj, koloru jakiego słońce jest? Koloru czerwonego chyba, nie? Słońce jest czerwone, tak? Czy jakie? Dobrze mówię? A jakiego? Białe? No właśnie, bo słyszałem, bo to, że my widzimy je na żółto, to podać to atmosfera to zmienia, nie? Czy coś? Czy jak to działa z tym? Czy tam ogólnie to... No, ale to właśnie nie wiem, jakiego koloru jest oryginalnie, w sensie jakbyśmy byli, nie wiem, robotem, czy kim tam by byliśmy. Jaki kolor ma słońce? Dobra. Tu musimy teraz dać czerwony kolor. Jak go dać? Jak go dać? Kurde. Chyba tak. Czyli trzeba... Tak, ale trzeba przenieść kulę. Nie, to jest ciężka zagadka, serio. Patrzcie, jesteśmy tu. I teraz trzeba tutaj czerwony kolor zrobić. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze czerwony kolor musimy dać. Tam jest jeden pusty. Ewa, mógłbym to odbić jakoś, nie? Mógłbym to odbić? A, to ja tą kulę musiałbym dać jakoś, żeby kula dała fula. To ja bym tu musiał to dać. Czekaj, 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 czekaj. Coś takiego chyba bym zrobił. No! Essa! Zagadeczka rozwiązana. O, dziękuję bardzo za rajda jedną osobą. Essa, dobrze. Gry online. Przyzwyczajenie graczy do nieposiadania gier na własność. Poczekaj, za chwileczkę zobaczę. Przyzwyczajenie graczy do nieposiadania gier na własność to jeden z celów Ubisoftu. Zmiany w ofercie Ubisoft Plus to tylko część większych planów francuskiej korporacji. Producent serii Assassin's Creed chce, aby społeczność pogodziła się z aktualnie trendującą metodą dystrybucji gier.
Wielu graczy ciągle oferuje pudełkowe wydania, w którym będziemy... A, bo Assassin's Creed nie wyszedł w pudełku, tak? Dobrze mówię, czy nie? Dobra. Jest, mamy to, mamy to. Idziemy. Wyszedł w pudełku. Co to znaczy aktualnie trendująca? Jak od ładnych paru lat trwa? No, od ładnych paru lat. Zmienia się sposób dystrybucji gier. Dobra, kontynuujemy. Kontynuujemy. Jestem już. Mam kawę, moi drodzy. Patrycja przygotowała mi kawę. No to lecimy. A! Wjeżdża. Co tutaj mamy robić? To jest ciekawe. Kostka. Proszę pana, kostka. Mówi to panu coś? Mówi panu coś ta kostka? O, drzewo. Drzewo jakie jest, każdy wie. Kurde. No właśnie, to trzeba naładować jakoś. A jest, to można przez to ładować. To dobre, to łatwe. Co to robi? Aha. Oho. 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 O. Halo? Dobra, to teraz pozostaje pytanie. Nie wiem, co dalej. Tam do góry trzeba dać. No tak, tutaj musi być linia. Czyli tu musi być kostka. Znaczy nie kostka, tylko tu musi być to. A to ja wiem, że naładowaną, ale chyba muszę zrobić tak, żeby to było częścią połączenia takiego. Ja bym to dał tu. Czekaj, o Jezu. Gdzie to trzeba? A może tu? A może tu trzeba przez tą dziurkę? A co przez tą dziurkę? Co dalej przez tą dziurkę? Nie no, tutaj jest niebieski. No to niebieski, jak już tu by się dostał, to bym tą kulę tu dał. No właśnie. Pierw pudło na tym stanowisku, czyli ping-pong musi być robiony. To patrz. Czyli tu? Oho! No nieźle. Haha!
zrobione. Tylko co dalej? Tędy przejść. Patrz jak jedzie. Pa jak jedzie, pa. Pa jak jedzie. Every one of these clouds seems to contain exactly the same amount of energy. Nie, ale ja myślałem o tym jako pierwszą myśl, że to musi być, że to musi właśnie być w powietrzu, ale nie wiedziałem, że na tej skrzynce on to potrafi utrzymać. Bo ja myślałem, że on to zawsze spadnie z tej skrzynki. Tym bardziej jak to tak rzuca. Rekonesans. Panie, tutaj trzeba rozeznanie zrobić. O co tutaj chodzi? Zielony. To ciekawe. Niebieski. Przydałby się. Dobra. To jest konwerter. Konwerter się przyda. Konwerter się przyda. Ale konwerter się przyda chyba do innej rzeczy. Bo na razie z tego co widzę, ale konwerter z tego co pamiętam może przepuszczać ładunki. I teraz tak, świder. No świder nie ma tutaj dużo możliwości. Świder może świdrować tylko... Okej. Tu musi być i czerwone i niebieskie. Nie ma problemu. I czerwone i niebieskie. Dobra, świder już widzę gdzie ma być ustawiony. Także dajmy to. Świder musimy wziąć tutaj. Tylko teraz tak. Z której strony on to chce? Chyba chodzi o to, żeby tu widział to. Czyli tu świder. Tak mi się wydaje. Tu bym musiał postawić, dobrze, to już wiem o co chodzi. Tu bym musiał postawić to urządzenie, to. Ale jak to wezmę... No tak, to dupa. Tu musi coś stać. A to musi być? Nie. Czyli to mogę dać tu, to mogę dać tu. O, essa. To mogę dać później. Dobra, bierzemy teraz. Oj, przepraszam. Zielo, aha, bo ja bym musiał to postawić tu. I teraz to dajemy. Tak? Mhm. I tu musi być jeszcze jeden, albo konwerter. Myślę, że największy problem nie są same zagadki laryjska, ale niezrozumienie mechaniki gry. Ta też czasami, tak, to prawda. Dobra. Teraz bym zrobił tak. Tu nie mogę tego przedostać. O Boże, dobra. Coś zbyt szybko przeniosłem. Nie ta kolejność chyba. Chyba nie ta kolejność. Tu na pewno to ma być tak. To na 100%. Na pewno nie przez bramę, bo przez bramę nie może przejść, czyli tu. Ale z drugiej strony, no to to by nie było potrzebne, bo wtedy to bym dał tu. To też będzie ok.
Bo tam będę mógł strzelić tym. Czat umarł? Dobra, niech... Nie giri. Dobra, na razie to weźmiemy to. Ja muszę chyba kolejność zmienić. W ogóle można zrobić tak. No. Co tu się stało? Mogę przejść? Nie. Czyli czerwony trzeba zakomodować. Ja muszę zielony wziąć. Muszę mieć zielony ładunek. Jessa. Teraz jak mamy zielony ładunek, to możemy z niego RGB zrobić odpowiednie. Tylko tutaj musimy dać niebieski. Dobra. Tu niebieski. Bierzemy to. Dobra. No i lecimy. Mamy wszystko, co nam jest potrzebne. I mamy teraz tak. Zielony. Niebieski. Ten, czyli pobranie z tego, tego i danie na ten. Essa. Zdrówko. Mózg. What is it now? Why did you upload a picture 7 of your hand? I 8. Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture. It is the picture. A, oni się śmieją z tego zdjęcia, co on ma tą rękę z tym kluczem. Let's stay professional, everyone. Okej, zachowajmy profesjonalizm. O nie, tęcza! Najgorzej! Tęcza? RGB? Co? Dobra, widzowie. Kurde, ale będą jaja. Czerwony. Czerwony musi być w środku. Dobra. Ale to było easy, co, widzowie? Z takim... z taką ilością IQ nie są mi straszne. Ale jestem inteligentny. Chyba, że dużo z tęczą przebywam i mam kontakt z tęczowymi kolorami, co? Speedrun to był. World record, widzowie. Pamięć. Czerwone, dobra. Dziwne rzeczy tutaj mają miejsce. Dobra, 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 dobra. Teraz tak.
To tutaj sobie stoi. Aha. Dobra. Tu musimy czerwony doprowadzić. To tam już jest czerwony. Ciekawe, czy to jest potrzebne tu. Chyba, że on ma się też unosić znowu na jakimś tym. Tu czerwony. Dobra. Co dalej mamy? O Boże, dobra. Mamy... O, kostkę mamy, to jest ważne. Czy z kostką... O kurde. Co to dało, że to zasiliło? Bo ja nie wiem. Ale wiem, że mam kostkę. Aha! To nie wiem, co? Co to dało? Ktoś wie? Pewnie w ogóle to z tym ładunkiem muszę przenieść. Albo na skrzynkę to postawić trzeba znowu, tak jak to było kiedyś. Bo mi się wydaje, że to może być tak. Że... No ale... Okej? A, nie ma jak tego... Dobra, kostka tam poszła. A! Kurde. Dobra. Mamy to. Aha. Skrzynka jednak tu musi być użyta. Co to za sila? To nie wiem. No, nie czaję. Dobra. Dobra. O Boże. To jest skomplikowana zagadka. O nie. O nie. O nie. O, come on! O nie! Pierwszy raz. Pierwszy błąd w tej grze. Nie było błędu. O Boże. Speedrun. Thank you.
Skrzynka. Dobra. Poszło. Dobra, mamy wszystko. Okej. Chyba musimy to zrobić tak. Aha. Bo musimy zabrać tą kulkę ze sobą. Co tam mi Sikor wysłałeś? Pokaż. Nigdy się nie przyznawaj. Przyznawaj. A, że jakby ręka to nie moja ręka. No, no, no. Dobra, czekajcie, bo to jest teraz ważna gra. Tutaj musimy zabrać ze sobą ten element. To też, tu prawdopodobnie musimy to podnieść na jakimś podniesieniu, to musi być na podwyższeniu. Dlatego tu musi laser jakiś stać, prawdopodobnie. Ale no właśnie, kurde. To pozostaje po tej stronie nadal. I teraz, jeżeli ja to zabiorę, istnieje dupa. Dlatego chyba musimy dać to tu. Oho. I to, no niestety. Coś tu się... Kurde, tu coś się dzieje dziwnego, nielogicznego. Muszę to zabrać jakoś ze sobą. Na tą stronę, tylko jak? Dobra, skrzynka mi pomoże. Ale w sumie jak? Dobra, wiem jak skrzynka mi pomoże. W tym, żeby... Kurde, nie. Skrzynka mi nie pomoże, moment. To muszę dać tak. To, bo to jest źródło. To źródło nie mo... No właśnie, nie może stać gdzie indziej. Kurde. Może ten, może to jest potrzebne. Ty, może to musi być. Dobra, poczekaj. Chyba wiem. Dobra, widzę to. Widzę to. O tak. No. I tu jest pełna essa. I teraz możemy zrobić tak. To możemy zabrać ze sobą. I mamy wszystkie. I teraz robimy tak. To dajemy tu. To dajemy tu. Albo jeszcze bliżej. No. Dobra, zrobiliśmy tutaj wszystkie. Idziemy. Portal. Tam. Ty, ale tam jest ta wieża wielka.
Chyba zabłądziłem. Zaraz zobaczymy, gdzie oni mi każą iść. W prawo. A, to tam. On nie wie, widzowie, on nie wie. On nie wie. Tutaj jest oczywiście element filozoficzny. Pochłonięcie. Protestujący, założenie. Pobranie. Dobra. Strap in, this is a long one. You may have heard the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. No, znamy. It's a powerful story. Mocna historia, no. Very human. And I just want to tell you that it's true. He was a real person. No, istniał Jezus naprawdę. John? John Carpenter. He was born in 1948 and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live. The totally underrated In the Mouth of Madness, mind you. He just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle. And after a while, he just got tired of it and quit. He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did he never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex, they're not always appreciated in their own time. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Reżyser. Jakie są filmy od Carpentera? On powiedział coś. No to jest świetny film. Halloween? Też? Z tym Myersem? I jeszcze coś tam było. Halt, creature of clay. You have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Dar, czy... Bez jego darów już dawno byśmy nie istnieli. Bez ognia? Jego dary znacząco złagodziły cierpienie. Spowodowały mnóstwo szkód, ale nie można ich zwrócić. Czasem źle z nich korzystaliśmy. Więcej przyniosły pożytku niż szkody. And you repeat your mistakes until they destroy you. Ale mi powiedziała, co? Świnksica. There's three towers per cardinal direction and three entities. You'd think it would be symmetrically arranged. One tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. Bobby. 1K? Ah, bo jeszcze musimy... Please investigate the coordinates I'm sending you. Dobra, koordynaty się zaktywowały. Poszukaj schematów w laboratorium. Zalana Dolina. Dobra.
But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans, blessed with the ability to transform the raw material of the... Nie mogę pływać. Essa. Mój ulubiony film Dawid Niegin. To jest faktycznie zauważyłem. Dobra, czat, ile dodać imbiru na kubek herbaty? Ale jakiego? W formie stałej? Czy w formie korzenia, czy w formie soku? Ale no to powinieneś go zetrzeć chyba. W sensie, wiesz, tak łyżeczką zdrapać go. Moment. Albo plasterki, ale no... No zobacz, a weź przetestuj, dodaj trochę i zobacz. Czy nie zbyt intensywne? Bo możesz mieć zbyt intensywny smak i nie wypijesz tego. Będzie cię aż szczypiało. O, gdzieś te laboratorium jest. Ja idę szukać na pieszo laboratorium. Gdzieś tutaj jest. O, właśnie. Tu gdzieś są schematy. Ja tu byłem już, ale okej. A nie, to inne laboratorium jest. Dobra. Siema. This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry, this must be... But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and way on... Dobra. Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation. But now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking response, afraid of growing up. Bo nie chcemy dorosnąć, to prawda. Because this is something unexpected, an anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible, and maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this. The puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Neither do I, 1K. But I try to be optimistic. Now, let's see what else we can find here. No, widzisz, to Athena stworzyła te zagadki. O, grupowe połączenie, Skype. Eyes on 1K's stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Because you have no idea what you're dealing with, 1K. Co to jest? Tell me then. Inverter. Not even close. Serio? I think it's a somnodrome. Somodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus dreamed up. But all he ever did was... Ale ja wiem, Amazing. Tylko my nie zdążymy, wiesz, pograć tyle. Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having... If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out,
then that device could be an extremely important discovery. I would advise against it. You may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention risking the data we could get from it. Sorry, Melville, but if 1K wants to do this, I won't get in the way. It's his decision. Understood. But if 1K starts to smoke, don't be slow to pull the plug. Czacha dymi. Okay, can you hear me? What did I say? You fried it. Who knows what data we've lost? Melville, I still think it's worth you coming here to take a look. 1K, let's pack up and explore the rest of this lab. Ha, widzicie co zrobiłem? Sprzeciwiłem się im. Oho, 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 oho! No i mamy. The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building to add your own layers of meaning. Are you okay? You all... Yes, I saw. Strange to hear her voice again, but that was her. The way... The real... I was one of the first she woke up. There was just a handful of us and a small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how... Wszyscy żyją w cywilizacji. I don't know. It was. Dobra, moi drodzy. Idziemy do wieży aktywować. Znaczy, aktywowana już jest. Jeszcze ostatnia została. Więc idziemy tylko do... bo już jest koniec, nie? Dwie minutki nam zostały. Kto po nas wchodzi dzisiaj? Niklaus czy Seto? Bo jak Seto, to go nie wpuszczam. Bo on ostatnio nadużywał gościnności.
Muszę do kolejki iść. Tu gdzieś jest kolejka. Niklaus, 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 Niklaus. Dobra, ja tylko tą kolejką podejdę pod kolejkę i wychodzimy. No, bo Mikołaja nie było ostatnio. Poprzenosił sobie te Nvidie na inne dni. Dobra. Wchodzimy do kapsuły. Szybciutko. Dobra. Dobra. I jedziemy tylko tu. I moi drodzy, ja tutaj kończę już dzisiejsze granie. I co chcę wam dzisiaj powiedzieć, słuchajcie. Kończymy na dzisiaj streamek. To by było na tyle. Widzimy się w każdy wtorek tutaj od 13 do 16. I na moim streamie widzimy się jutro, czyli na moim kanale od rana. No. Dzisiaj nie robię już streama po moim streamie na NVD. Wczoraj był długi stream, prawie 10 godzin, więc dzisiaj po tej 16 już kończymy i idę załatwiać, słuchajcie, sprawy niestety papierkowe, bo jest znowu środek miesiąca i trzeba faktury wystawiać, płacić podatki. Nie chce się, no ale trzeba. No, tyle. Widzimy się w kolejnym materiale właśnie z Talosa. O kurde, ale będzie dobrze.